na przestrzeni czasu w naszym życiu, gdy tak idziemy sobie tą drogą zwaną naszym życiem, kumulujemy różnego rodzaju doświadczenia. Pozytywne doświadczenia oraz negatywne doświadczenia. Te pozytywne, które dają nam dużo przyjemności, dużo radości, zapamiętujemy, tak samo jak zapamiętujemy te negatywne, które wywołują w nas dużo bólu, traum, uczucia odrzucenia, niezadowolenia z życia. I najczęściej jest tak, że zapamiętujemy te skrajne wydarzenia najbardziej, bo to one nas czegoś uczą. Te przyjemne nas uczą tego stanu pożądania, tego stanu docelowego, do którego chcemy później dążyć, a te negatywne uczą nas tego, czego chcemy unikać w życiu, czego nie chcemy. Poza tym w życiu również się uczymy. Kumulujemy różnego rodzaju informacje, wiedzę, przekonania, różnego rodzaju idee i koncepcje. I mamy tutaj nasze doświadczenie, co nie? Możesz sobie poobserwować swoje własne doświadczenie, to co masz dookoła siebie. I jako, że jesteśmy ludźmi i mamy mózg, mózg tworzy umysł i nasze pole sensoryczne. Pole sensoryczne to jest to świadome pole, którego doświadczasz. To jest cały twój zakres percepcji. Wszystko to, co zawiera się w tobie i czego doświadczasz wokół ciebie. I gdy popatrzysz na to wszystko, co się dzieje wokół ciebie, to czego doświadczasz, możesz zwrócić uwagę, że istnieje relacja pomiędzy tobą a rzeczywistością. Kiedy spojrzysz na wszystkie obiekty wokół ciebie, możesz zadać sobie pytanie, co to jest za obiekt, co ja o nim myślę, do czego mogę go użyć, co on mi daje. Czyli jest taka relacja ciebie do obiektu. Możesz mieć takie poczucie, że ty wpływasz na ten obiekt, albo że możesz nim manipulować. I w naszym doświadczeniu istnieje coś takiego, co nazywamy konfliktem. Konflikt. Często używam tego słowa, tak, w takich codziennych konwersacjach, tak? Czegoś się boję, czegoś nie chcę, mam poczucie niepokoju, mam poczucie wątpliwości, z tym się nie zgadzam, z tym się zgadzam. Ten konflikt ma wiele takich znaczeń w tych takich subtelnościach w naszym życiu, ale to, co jest najważniejsze, to, co jest charakterystyczne w konflikcie, to jest to, że mamy percepcję czegoś i chcielibyśmy, żeby było coś innego. Czyli przykładowo pali się, jest to ogień, tutaj, nagle, mój pokój płonie, twój pokój płonie. I masz takie poczucie dyskomfortu, o, ogień, pali się, ja zginę, pojawia się konflikt. Czyli masz percepcję tego stanu docelowego i pojawia się w twojej głowie to, co chciałbyś, żeby się wydarzyło. No i twój umysł zaczyna podmieniać te wyobrażenia i odpala neuron w twojej głowie. Zostaw to, idź, zmień swoją pozycję, tak żebyś mógł przeżyć albo przetrwać. Ale to może być również kłótnia z drugą osobą, na przykład z partnerem. Partner coś mówi, i ty masz w głowie niezgodę. O, z tym się nie zgadzam. W zasadzie to chciałbym, żeby mój partner powiedział coś innego, albo ja chcę powiedzieć coś innego. No i mówisz to coś innego, co kontrastuje z tym, co powiedział partner. I jeżeli konflikt będzie się nasilał, czyli będzie ta niezgoda cały czas, nie będziecie w stanie wypracować tak zwanego kompromisu, to albo pojawi się więcej tego typu konfliktów, bo może pojawić się wiele różnych niezgód i taka niechęć. No bo z osobami, z którymi mamy ciągłe konflikty, zazwyczaj nie chce nam się przebywać, nie? No i wtedy pojawia się poczucie, o, zmieniłbym tą osobę, chciałbym przebywać z kimś innym. Albo siedzisz sobie w samotności i nagle masz takie poczucie niepokoju. O, co się stanie ze światem, co się stanie z moją pracą, co się stanie z moim zdrowiem. I zaczynasz myśleć na ten temat i nagle pojawia się niepokój. Pojawia się takie uczucie rozdrażnienia, że coś powinno być inaczej niż jest. Twój umysł tworzy taki negatywny stan albo odczuwa taki negatywny stan, tak, bo to
przekonanie, że umysł coś tworzy albo odczuwa, bardzo często są tożsame. I w twojej głowie pojawia się obraz inny od tego, czego doświadczasz. I to, co jest bardzo częste właśnie w takich konfliktach, to jest to, że gdy pojawia się w naszych głowach jakiś obraz, uczucie, przekonanie, że coś powinno być inne niż jest w rzeczywistości, to my pozostajemy z tym i nie zastanawiamy się na temat tego, co mogłoby być dalej. Co ja mam tutaj na myśli? Przykładowo, pojawia się jakiś ból, jakieś cierpienie, jakieś przekonanie o negatywnym stanie i nie myślimy o tym, co by się stało, gdyby naprawdę ten ból, to cierpienie się wydarzyło. Co by się stało, gdyby ten nasz negatywny obraz został przeciągnięty do ekstremum i się po prostu urzeczywistnił. Czyli na przykład, jeżeli siedzisz sobie w mieszkaniu i masz takie poczucie, o, co by się stało, jakby zawalił się cały świat, nie? I nagle pojawia się niepokój. I gdybyś wyobraził sobie to, jak ten cały świat się zawala i ginie, to zapewne zauważyłbyś, że tam nie ma nic strasznego w tym. Po prostu cały świat się zapada i ginie i koniec nie ma. Albo gdy rozmawiasz z partnerem i macie konflikt i ty próbujesz go przekonać do czegoś, to tkwisz w tym konflikcie, ale gdybyś pozwolił sobie na to, o dobra, jest konflikt. Może po prostu pozwolę, żeby druga osoba miała rację. Może po prostu pozwolę na to, żebym ja miał rację. Jest okej. I nie ciągniesz tego konfliktu dalej. Tylko wiesz, jeżeli wyjdziesz z tego konfliktu, no to po prostu konflikt się kończy. Albo masz takie poczucie, że o, ja zginę, wszyscy zginiemy, świat to katastrofa. I gdy pozwolisz sobie na to przekonanie, że ono jest prawdziwe po prostu, pozwolisz, aby ono było takie, jakie jest, to nagle to cierpienie z twojej głowy zniknie. Dlaczego tak jest? Ponieważ my się bardziej boimy naszych wyobrażeń niż samej rzeczywistości. I gdy mamy te różne negatywne wyobrażenia, to często fiksujemy się na nich w połowie. To znaczy, nie ciągniemy ich do końca, nie drążymy dalej. Nawet jeżeli one miały być negatywne, tylko zatrzymujemy się gdzieś w połowie i zaczynamy chcieć kontrolować. Nie chcemy tych negatywnych doświadczeń, nie chcemy tych negatywnych przeżyć. Zaczynamy zaprzeczać ich istnieniu albo naszym własnym uczuciom. A ja zauważyłem, że jest coś takiego potężnego właśnie w tej technice. Nazywam to techniką, bo w ogóle nie wszyscy ludzie wiedzą, że tak można myśleć, nie? Że większość wątpliwości pojawia się w twoim życiu nie dlatego, bo masz tylko i wyłącznie jakąś katastrofę przed nosem, tylko dlatego, bo masz jakiś sposób myślenia i zacinasz się w połowie, ale nie drążysz go do samego końca. Nie drążysz go, bo się boisz, bo może wierzysz w prawo przyciągania i samospełniającą się przepowiednię i wierzysz, że jak będziesz myślał negatywnie, to zdarzy się w twoim życiu coś złego. Gdyby wszystkie nasze myśli zawsze się spełniały, wszystkie negatywne myśli, no to mielibyśmy same katastrofy na świecie. No bo ile osób na co dzień myśli negatywnie? Wszyscy myślą na co dzień negatywnie, tak? Jakieś myśli negatywne ma każdy praktycznie. No może osoby, które gdzieś tam przebywają w bardzo medytatywnych stanach umysłu i w ogóle nie myślą, to nie mają takich myśli, ale w większości osób każdy ma jakąś wątpliwość. Ale większość tych wątpliwości się nie realizuje w życiu. One się nie spełniają. No bo gdyby tak było, no to ciągle miałbyś jakieś katastrofy, gdybyś tylko o nich pomyślał. A zapewne zauważyłeś, że w większości one się nie wydarzają. I większy ciężar, większy konflikt jest wtedy, gdy my powstrzymujemy ten sposób myślenia i próbujemy nim kontrolować, niż gdy puścimy go swobodnie i pozwolimy sobie wyobrazić ten nawet najczarniejszy i najgorszy scenariusz. Bo gdy my sobie go wyobrazimy, to nagle jest takie poczucie ulgi. I ta część nas, która odpowiada za tworzenie dramatów, czuje się tak samo zaakceptowana, jak ta część ciebie, która uważa się za świętą, za miłą, dobrą, wspaniałą.
I gdy puszczasz to całkowicie, to nagle jest takie uczucie ulgi. To ćwiczenie szczególnie polecam dla osób, które mają problemy ze snem, dlatego, bo martwicie się o coś i nie możecie zasnąć, albo macie duże poczucie stresu albo niepokoju. To gdy zobaczycie w sobie właśnie ten taki narastający konflikt, jakąś niepewność i zobaczycie, że umysł wyskakuje z jedną ścieżką myślenia, zaraz z drugą, zaraz z trzecią i próbuje kontrolować te ścieżki myślenia, to jakby nie próbuj kontrolować tych różnych ścieżek myślenia, tylko wróć na tą ścieżkę, która pierwotnie odpowiada za konflikt i pozwól jej się wymyślać do samego końca. Niech twój umysł myśli do samego końca. I zobaczysz, jak twój umysł pokaże ci ten najbardziej dramatyczny scenariusz, to się okaże, że on wcale nie jest aż taki dramatyczny. A gdy dojdziesz już do samego końca tego sposobu myślenia, to poczujesz taką ulgę, że pozwoliłeś sobie o tym pomyśleć. I poczujesz też ogromną akceptację, że w końcu w ogóle pomyślałeś na ten temat, a nie, że się wcześniej kontrolowałeś czy blokowałeś. Że to da ci większy spokój, niż jak gdybyś próbował ciągle zarządzać i ciągle kontrolować swoje myśli. I bardzo często jest tak, gdy pozwolimy sobie na ten sposób myślenia, że wyobrazimy sobie ten najczarniejszy scenariusz, to po pierwsze on się w ogóle nie realizuje, bo zaczynamy i tak sobie uświadamiać nierealność tego scenariusza. A po drugie, gdy uzyskujemy ten wewnętrzny spokój, to potem rozwiązania same do nas przychodzą. Ponieważ nasz mózg ma ograniczone zdolności poznawcze i żeby nasz mózg mógł rozwiązywać problemy, on przede wszystkim najpierw musi widzieć te problemy całościowo. On musi potrafić je nazwać, zobaczyć i zidentyfikować i traktować problemy jako obiekty, jako coś obiektywnie namacalnego, a nie emocje czy myśl. Bo my mamy problem, my nadajemy mu jakąś wartość, temu problemowi emocjonalną wartość, bo to zwykle nasze ego jest albo przerażone, albo pozbawione mocy, siły czy kontroli. I gdy pozbawiamy siebie tych wszystkich emocji, problem staje się po prostu taki obojętny, neutralny. I wtedy możemy pomyśleć, co możemy zrobić z tym problemem, żeby go zmienić, czy tam przesunąć, czy cokolwiek. Bo ja tutaj mówię o problemach jako takich fizycznych, namacalnych rzeczach, które gdzieś tam się zadziewają u nas w przestrzeni i wywołują pewien dyskomfort. I uważam, że po części nie pozbędziemy się tego mechanizmu przetrwania, tego skanera, który będzie skanował rzeczywistość, wyszukiwał problemy i będzie chciał je rozwiązywać. Także polecam wam to ćwiczenie. Mówię to jako ćwiczenie, technikę, bo jeżeli nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby tak pomyśleć, to spróbujcie, bo to może dużo uwolnić was nagromadzonych emocji, myśli, różnych uczuć, które kumulujecie w sobie, ale nie pozwalacie sobie się im wydostać. Pamiętajcie, konflikt to są zwykle dwa sprzeczne obrazy w naszych głowach. Obraz tego świata, który postrzegamy jako ten, który jest. Obraz świata jako ten docelowy, który chcielibyśmy, żeby był. Ewentualnie, jeżeli to są konflikty w relacjach międzyludzkich, to są punkty widzenia, tak? Jakaś twoja racja, twoje zdanie, jakieś zdanie drugiego człowieka. I tutaj często konflikty są pomiędzy ideałami a rzeczywistością, a pomiędzy kwestiami konserwatywnymi a takimi wolnościowymi, liberalnymi. No to jest taki dosyć już złożony temat, można byłoby kiedyś o nim zresztą pogadać. Spróbujcie tą technikę i powiedzcie mi, jak zadziałała. Ja mam na imię Damiano, dzięki wam za uwagę. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, linki są na dole, tam są również kursy, newsletter na stronie, grupa Wszyscy Jesteśmy Świadomością i inne social media, na przykład Instagram, na którego was zapraszam. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Hello, buźka.